jak obiecał, tak zrobił. Nasze studio odwiedził Luke, czyli twórca ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, kłaniam się. Słuchaj, znalazłem taki opis ciebie w internecie. Posłuchaj. Jego płyty, spektakle i projekty kreują nową formę multimedialnych lekcji historycznych dla wielu pokoleń, łącząc sztukę z edukacją, muzykę z komiksem, animacjami. Jak ty mimo młodego wieku, bo jesteś młodym facetem, czujesz się w roli takiego historycznego edukatora? Wiesz co, teraz to już całkiem okej, bo jestem po 40, ale wiesz, jak miałem te 30 lat i zrobiłem projekt 3989 Zrozumieć Polskę i rzeczywiście jeździłem po wielu nawet szkołach, dosłownie graliśmy te koncerty, no to było dość ciekawe uczucie. Na szczęście ja też miałem bardzo fajnego młodego historyka, nauczyciela w liceum, który też był młody, a potem właściwie to był łysy, więc wydawało się, że jest młody, nawet niezależnie od tego. Zawsze miał taką w ogóle naturę młodą. Młody duchem, więc pozdrawiam też serdecznie Krzyjaciołowicza z pierwszego ELO z Zielonej Góry. I wiesz, to on też dużo wniósł do mojego życia takiego właśnie historycznej zajawki, plus mój tata, który też bardzo kochał historię i zawsze mnie tym zajawiał. Także wiesz, ja bardzo całe życie, od samego początku żyłem historią, historiami i lubiłem to bardzo. A jest w tym wszystkim jeszcze taka nutka patriotyczna? No wiesz co, myślę, że ona... Nie zrozum mnie źle, ja nie chcę tego nazywać, wiesz, jakoś wyolbrzymiać, czy robić z tego określenia pejoratywnego. Trzeba być dumnym, tak, że się ma pewne wartości wyniesione na przykład z domu, tak? Tak, wiesz co, to jest bardzo, bardzo, wiesz, temat rozbudowany, bo ja pochodzę z Zielonej Góry i to jest miasto, które zawsze bardziej patrzyło na Berlin niż na Warszawę, wiesz, jakby ja pamiętam całe moje dzieciństwo, że do Warszawy ja nie byłem... Bliżej do Berlina. Ja byłem wcześniej, ja byłem najpierw byłem w Nowym Jorku i w Miami, a potem byłem dopiero w Warszawie i w Berlinie. Nie, nie? Więc jakby to było rzeczywiście dosyć zabawne. Mój ojciec zawsze kochał podróżować i rzeczywiście mieliśmy to szczęście, że wiesz, ten kapitalizm się pojawił, kurtyna żelazna opadła. Ja nigdy nie zapomnę mojego pierwszego wyjazdu do Berlina. To jest w ogóle, wiesz, całą piosenkę jakieś nawet o tym napisałem na Rebel. Inny świat. Tam. Tak, nigdy zapomnę tych pomarańczy, tych kolorów, tych zapachów. To jest nieprawdopodobne. To mnie do teraz przyprawia o ciarki. Natomiast rzeczywiście później przyszedł taki moment, że tata mnie zabrał też do Warszawy pierwszy raz i to było już, ja już miałem, nie wiem, z 13-12 lat. No i to a propos tego patriotyzmu, było to dosyć spore rozczarowanie niestety, powiesz, po tym jak człowiek widział Miami, zobaczyć Warszawę z tym jednym wieżowcem Mariotem i Pałacem Kultury, wtedy jeszcze nic innego nie było i to było takie spojrzenie bardzo właśnie takie płytkie, a później kiedy zacząłem robić muzykę, przyjeżdżałem tu na wywiady i to było moje wielkie odkrycie, jak ja zacząłem chodzić po Warszawie, czytać te wszystkie tablice i to tak było jest. Dla mnie coś niesamowitego, bo porażające, tego, prawda? Tak, i tego na zachodzie, my na przykład w Zielonej Górze nie mieliśmy. Myśmy odcięci od tych korzeni. To miasto, myśmy szukali nawet tych korzeni, chodząc na wycieczki klasowe. Pamiętam, że brakowało mi tego, żeby coś poznać, jakąś historię. A to miasto było takie, no nie ma wielkiej historii Zielona Góra. Więc jakby i wtedy, jak zacząłem przyjeżdżać do Warszawy, chodzić po tych ulicach, czytać te tablice, absolutnie pochłonęło mnie to i wtedy się naprawdę pojawił patriotyzm i dlatego też zrobiłem projekt 89. No właśnie, więc tu bez dwóch zdań. Warszawa z każdego roku krzyczy historią, tak, prawda, do nas. Tak. Czasem wręcz w taki brutalny sposób. Dobrze. Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego po drodze to za tobą, więc myślę sobie, że kiedy pojawiła się propozycja, żeby stworzyć muzykę do filmu Chłopi, to chyba nie byłeś jakoś specjalnie zaskoczony, jakoś tak, nie wiem, z jakąś obawą, pomyślałeś sobie, okej, fajne wyzwanie, kolejny projekt, tak było? Wiesz co, to bardziej było w ten sposób, że ja od wielu lat już pukałem do drzwi świata filmu. Ja bardzo chciałem robić muzykę do filmów. Film był zawsze moją wielką pasją, właśnie od tamtej Zielonej Góry i popołudniami licealnymi zawsze gdzieś tam się wymykałem do kina, jak tylko mogłem i to zawsze było w moim życiu. Tylko ten rapowanie przez lata, jakiś taki też potem feedback, że ludzie chcieli, żebym coś pisał, czekali na kolejne zwrotki, cały czas mnie odciągał od tego. No ja sobie postanowiłem, że tak koło 40 absolutnie chciałbym do tego świata filmowego jednak zapukać i pukałem od 35 roku życia de facto już. Potem założyliśmy tą specjalną sekcję orkiestry naszej Rebel Babel międzynarodowej, Film Orkiestra, czyli taką stricte filmową sekcję, gdzie graliśmy muzykę polskich kompozytorów z Hollywood i w ogóle 100 lat polskiej muzyki filmowej, taki projekt, gdzie właśnie się też przepatrywałem, jak komponowali wcześniejsi kompozytorzy polscy, żeby się tego uczyć. No i ja potem już pukałem do tych drzwi, więc kiedy poznałem Hugh i Dorotę i jakby potem się tak zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że oni robią taki film, kolejny Polowik w Wincencie, trochę mi się nawet nie marzyło, żeby wchodzić od razu do świata filmu poprzez współpracę z Oscarowymi twórcami, tak? To było poza zasięgiem w ogóle, nie tego oczekiwałem dużo mniej.
Więc jakby ja spróbowałem zrobić też jakąś demówkę dla nich i to im się bardzo spodobało i rzeczywiście to było wielkie przeżycie. No a potem 4 lata bardzo ciężkiej pracy, ale nie bałem się tego, absolutnie. To nie, było... Tylko żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Nie chodzi mi o... jakby zakres, szerokość, rozmach tej produkcji, niewątpliwą, no bo tak, jednak znaczy mówimy... nie sądziliśmy też, że to będzie tak długi, ciężki proces. Okay. Myślę, że będzie 2 lata. Bardziej chodzi mi o tematykę, bo ja rozumiem twoje chęci wielkie, żeby zaistnieć w świecie filmu. Tylko czym innym jest stworzenie muzyki do filmu, nie wiem, sensacyjnego, do komedii romantycznej, tak? A co innego, mówimy o chłopach. Tak. Tak, tak. No, też... musiałeś się zderzyć jednak z wieloma aspektami, prawda? Dokładnie. Wieloma, bo i tym poprzednią ekranizacją i wielkim oczekiwaniem i wieloma pokoleniami czekającymi na taką ekranizację i krytyką i po prostu potrzebami różnych ludzi, więc absolutnie, tylko że też już wiesz, jestem na etapie 20 lat twórczości prawie, to jest moje 20-lecie właściwie ten film, więc jakby ja też tak ze spokojem tego podszedłem, wiedziałem, że wszystkich nie zadowolę i tak ten sukces jest znacznie większy niż się spodziewałem, bo myślałem, że jednak będziemy odebrani jako jakieś tam artystyczne, fajne, ciekawe spojrzenie, bardzo inne, a nie sądziłem, że przebijemy się do popkultury, że dzieci będą tańcować do tego, że uda nam się zrobić takie sytuacje, że na TikToku wszyscy tańczą do tego. No to jest spełnienie wielka radość dla twórcy muzyki, producenta, kompozytora. A sami chłopi, wiesz, no było to dla mnie pretekst do tego, żeby w końcu zanurzyć się w muzykę folkową, którą zawsze też bardzo kochałem, która zawsze gdzieś była z boku. Inspirowała mnie, ale nigdy nie miałem przestrzeni do końca, żeby się w nią zanurzyć, nie? Bo z tego hip-hopu było dosyć daleko i potraktowałem to, mówię, tak, to jest ten projekt, w którym ja się nauczę, w którym ja poznam, w którym ja będę mógł się zagłębić w pracę Kolberga i w ogóle no, w to wszystko, co gdzieś tam cały czas mijałem obok, zgłębić. No więc jakby bardzo, bardzo to była dla mnie wielka radość, że mogłem to robić. To była też dla ciebie możliwość zetknięcia się z instrumentami, z którymi podejrzewam na co dzień się nie zetknąłeś, no bo na pewno nie w przyrapie, nie wiem, lira korbowa. Tak, wiesz, to znaczy właśnie paradoksalnie z niektórymi instrumentami pracowałem już nawet 10 lat temu, 15, bo rzeczywiście projekt 3999, Zrozumieć Polskę, on był takim projektem bardzo też właśnie filmowo-teatralnym, więc... To tam nastąpił ta schizofrenia muzyczna, gdzie zacząłem kontynuować drogę rapu, ale zarazem jednak robiłem dużo muzyki teatralnej, ilustracyjnej. I tam rzeczywiście pracowałem na przykład właśnie z Anią Brodą i z Witkiem po prostu właśnie i ta lira się już pojawiała wcześniej. I nawet niektóre elementy później, wiesz, kontynuowaliśmy czasami. Natomiast no, to rzeczywiście ta taka współpraca z przede wszystkim z tymi zespołami folkowymi, licznymi, wspaniałymi, które ubarwiły ten soundtrack absolutnie. Wiele im zawdzięczamy. Tutaj Maria Pomianowska, jej Fidela Płocka, Suka Biłgorajska. No to są instrumenty, które rzeczywiście pojawiły się po raz pierwszy. Ale paradoksalnie już wiele z tych instrumentów jednak miałem okazję gdzieś tam poznawać. Oczywiście te stroje, te zakresy tych instrumentów to była nowość, to trzeba było się tego uczyć, ale wiele, wiele jednak już tych instrumentów nagrywałem, przynajmniej wiedziałem, na przykład dużo pracowałem z akordeonami, miałem całą jakąś płytę łączącą rap i akordeony, więc to też bardzo pomagało, także to do 20 lat dało wiele i te podróże moje przez te gatunki. No i myślę sobie, że tu łatwo od razu powiedzieć, że muzyka folkowa nie jedno ma imię, bo muzycy, z którymi współpracujesz, to tu znalazłem takie dane, to jest 11 tysięcy muzyków i 20 krajów. To jest takie dane. Tak, to jest niesamowite, a mówimy wyłącznie o Europie Wschodniej, tak? Nie, to są akurat już muzycy też z USA, bo myśmy dużo grali też w Stanach, mamy muzyków, z którymi pracujemy w Nowym Jorku, w Austin, w Los Angeles, w Nowym Orleanie, także to są głównie Europa i Stany, nie? Także, ale tak, faktycznie, no, tą liczbę liczyliśmy co do jednego w pewnym momencie, trochę już teraz przestaliśmy, pewnie będzie trzeba do tego wrócić. To jest niezwykły projekt Rebel Babel, który rzeczywiście rozwinął się nieprawdopodobnie. No dobrze. I teraz, jeżeli ktoś, kto nas teraz słucha, chciałby wybrać się na koncert, zobaczyć, jak to wygląda na żywo, jak Luke i orkiestra prezentują się, to czego mam się spodziewać? To zależy, dlatego że do teraz prezentowaliśmy przede wszystkim koncerty takie filharmoniczne, symfoniczne, gdzie jednak można było na siedząco, w spokoju, w ciszy posłuchać różnych smaczków tych instrumentów, posłuchać muzyki stricte filmowej i taką trasę będziemy kontynuować. Teraz jesteśmy
23 w Poznaniu, później mamy Gdańsk, Szczecin, chyba 1-2 kwietnia, jakoś tak. I kolejne koncerty. I tych koncertów będzie jeszcze na pewno sporo w tym roku, które będą właśnie takimi troszeczkę bardziej audiofilskimi koncertami, gdzie możemy naprawdę posłuchać tego pięknego brzmienia tych akustycznych instrumentów, tej muzyki w bardzo subtelny sposób. Ale oprócz tego, ponieważ niesamowity Wir właśnie wytworzył ten utwór, którego słuchaliśmy, Jesień Tańcuj, z Kają, z Dagadaną, z Laboratorium, z Tęgimi, to po prostu przygotowujemy też specjalny projekt taneczny, taki właśnie Chłopi Tańcuj, czyli taki totalnie taneczna odsłona tego koncertu, i to 26 kwietnia na Torwarze zaprezentujemy po raz pierwszy z Kają, z Kwiatem Jabłoni, z Belą Komoszyńską, wielkie widowisko łączące taniec, zespół tańca, za chwileczkę też ogłosimy, będzie też oczywiście to malarstwo ożywione, będą aktorzy, pojawi się też Kamila Urzędowska, aktorka, pojawią się muzycy i to wszystko będzie takim dużym, dużym show. Później jeszcze planujemy taki duży koncert na naszym festiwalu Brasłód w Sopocie, który tworzymy od kilku lat, Brasłód Fest, czyli festiwal łączący tradycję i futuryzm w Operze Leśnej, ale teraz także jeszcze w Gdyni, rozwijamy to na całe Trójmiasto, tutaj też już właśnie sprzedaż biletów ruszyła i tutaj właściwie mogę też ogłosić, że na Brasłód będzie pojawić się też Kwiat Jabłoni, bo to też taka właściwie wstępna, pierwsza oficjalna teraz informacja o tym. To będzie koncert też bardziej z zakresu tych filharmonicznych, operowych, ale też na taką dużą skalę, na świeżym powietrzu ważny. No i oprócz tego sporo oczywiście kolejnych miast tutaj na stronach naszych, na Facebookach, na naszych Instagramach. Nie nadążamy zamieszczać tych wszystkich rzeczy, ale ja za chwileczkę zrobię jakąś taką infografikę z naszym teamem, żeby to wszystko uporządkować, bo rzeczywiście przyznam szczerze, wpadliśmy w taki wir, w którym nas to wszystko przerasta. To za szybko się dzieje. Teraz też dużo różnych nominacji, za które bardzo dziękujemy, do nagród i to wszystko troszeczkę, no, przytłoczyło nas, ale tak oczywiście w pozytywny sposób, z wielką wdzięcznością do tego podchodzimy. No, zbieracie efekty swojej solidnej, dobrej, ciężkiej pracy. No po prostu nie ma się co krygować czy jakoś obruszać. Ja myślę sobie, bo tutaj przeczytałem też taką informację, że będziecie koncertować w miejscowościach czy w miejscach, które są w jakiś sposób kulturowo wykluczone. Małe miasteczka, nieduże miejscowości. No ja już sobie wyobrażam, co tam się będzie działo. Mamy taki specjalny... Znaczy, wiesz, bo mam takie wrażenie, że muzyka ludowa, choćbyśmy, nie wiem, jak w mieście na przykład udawali, że to nie to dla nas, to powoduje, że ta noga tam nam ciągle, wiesz, w rytm idzie. Że, no, że to jest w naszym DNA. Tak. No mamy w ogóle taki pewien pomysł na rozwój takich koncertów właśnie w małych miejscowościach, tworzenie, albo będziemy to robić jako taką właśnie rozwój Brasu, czyli tego naszego festiwalu, który się odbywa na świeżym powietrzu wśród natury, z szacunkiem do natury. I to chcielibyśmy może właśnie też pokazywać w różnych mniejszych miejscowościach. Mamy pewien pomysł na to. W tym roku ta trasa nie do końca chyba jeszcze się rozwinie. Dopiero w przyszłym ją rozwiniemy, bo w tym roku wpadło na nas tyle koncertów, też zagranicznych. Ale tak absolutnie, Rebel Babel zawsze też się pojawiał właśnie w różnych mniejszych miejscowościach. My też zawsze zapraszaliśmy lokalnych muzyków i tak teraz też będzie, że na ile to będzie możliwe, będziemy starali się zapraszać też poszczególne jakieś indywidualności z danego regionu. Jak graliśmy ostatnio w Nosprze, to po prostu mieliśmy kwartet Auxo na przykład gościnnie, też ze Śląska. Także zawsze ten aspekt lokalny jest dla nas bardzo ważny. Chcielibyśmy go mocno rozwijać. Trzymamy kciuki w takim razie za rozwinięcie wszelkich tych projektów, nad którymi pracujecie. Łukasz Luk-Rostkowski był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję, a ponieważ Radio Trójka tak daleko dociera, to jeszcze zaproszę też na koncert w Los Angeles, który się odbywa 14 marca. Także też serdecznie zapraszam, jeśli kogoś macie w Los Angeles, to Gloria Kaufman Music Center 14 marca. Wszystkiego dobrego, dziękuję.